Słuchajcie, ruszam. Mam tu najbardziej wypasioną wersję. Okej. Troszkę hamulec sobie poprawię. O. No dobra, muszę się przyczaić znowu do sprzęgła. Jadę, słuchajcie, motocyklem Triumph Tiger 1200. Motocykl bardzo dużej mocy, 141 koni. Także potem sobie o nim coś popowiadamy. Na razie spokojnie jadę. O, jeszcze te lusterka muszę ustawić bardziej. No, troszkę tak. No dobra. No całkiem to inaczej chodzi. Powiem tak, że mega fajny motorek. Już mi się podoba. Mamy tutaj na tym pokładzie, tak jak mówiłem, silnik dużej pojemności. To jest coś 1200 i sprzęcior jest wyposażony w quick shifter, który działa zarówno do góry, jak i w dół. Taką otrzymałem informację od dealera. Muszę tu zawrócić na to skrzyżowanie. Dosyć wysoko to sprzęgło bierze, nie wiem czy to tak ma być, czy muszę się przyczaić. Słuchajcie, coś co wam się tu spodoba, to jest kupa elektroniki i teraz na przykład mamy symbol szyby. Zobaczcie jak się szybka podnosi, zajebiście. Elektrycznie, silniczkiem. Teraz jest najwyższa pozycja, teraz mamy pozycję najniższą. Panowie, to już jest motocykl. Bez dwóch zdań, hamulce mega. Ja pierdzielę, ale ma hample. Jakie ma klamy. Ha! No i powiem tak. Tu jest hamulec bardzo wypasiony, bo tu jest oczywiście też zaciski Brembo, ale z kolei czterotłuczkowe. I no, to zatrzymuje ten sprzęt w miejscu. Teraz zobaczcie, na, nie wiem jakie to ma położenie tego siedzenia, ale mam lekko, lekko na palcach, nie całkiem, ale trochę mi stopa pięta podnosi się, ale pozycja jest wygodna, nie jest źle, także motocykl mi się już podoba. No niestety ta wersja najdroższa kosztuje prawie tyle co GS chyba. To coś koło 100. W tej chwili mam szybę w tym położeniu dolnym. Mogę sobie ją podnieść, to zaraz zrobię. O! Maksymalne położenie szyby. Fajne to jest! Ale to działa! Kurde! Jedziemy w złożeniu. Ładnie jedzie, ładnie się zbiera. Naprawdę się ładnie zbiera. Mamy tutaj oczywiście w tym motocyklu napęd wałem. Czyli jak ja to zawsze powtarzam, coś o czym marzą motocykliści. Większość osób uważa, że to jest zaleta, no trudno się nie zgodzić. No, jeżeli ten wał jest dobrze wykonany i nie jest awaryjny, no to jest to na pewno wygoda, jest to na pewno wygoda, bez zdań, tak? Nie mogę się do tych kierunków przyzwyczaić, bo one się tylko dotyka i się w ogóle nie mają takiego skoku tu, prawda? Natomiast cała obsługa tego komputera jest na tym, tutaj z lewej strony widzicie, joystickiem. Tu się w zasadzie to wszystko obsługuje. Pojedziemy sobie jeszcze kawałeczek
tą trasą potem gdzieś zjadę. No motocykl na pewno bardzo komfortowy, dobrze się prowadzący, stabilny, ale też i ciężki, no bo wiecie, coś za coś. No i jest to też, słuchajcie, konkurencja, co by nie gadać, dla Teresy, czyli Jamaszki Tenere 1200 XT i do GS-a tak naprawdę. No trzeba przyznać, że tutaj w tych pieniążkach no, mamy troszkę lepsze wyposażenie na pewno jak w GS-ie. Silnik tu jest bardziej żwawy, oczywiście trzy cylindry, to jest większa kultura pracy i tak dalej, i tak dalej. Także pod tym kątem całkiem fajnie. Coś, czym jestem tu zachwycony, to są hamulce. I bez dwóch zdań, hamulce są po prostu perfekcyjne. Zresztą zobaczcie jak on hamuje. On po prostu dostaje kopa takiego. To jest tak hamulec ostry, że nawet bym powiedział, że trzeba uważać z dowozowalnością, chociaż pewnie tu ABS by zadziałał, no sądzę, żeby nam nie zblokowało koła, no bo wiadome. Ale pod tym kątem naprawdę hamulce są po prostu bajka. Z tyłu mamy chyba też zacisk dwutoczkowy Brembo, więc z przodu mamy dwa zaciski czterotoczkowe Brembo, z tyłu jeden. To naprawdę fajnie, fajnie działa. No motocykl ma tak zwane pierdolnięcie, czyli słuchajcie, no ma ten power i jest to na pewno bardzo wygodne. Ma oczywiście tempomat, masa tych tutaj funkcji ma. No nie ogarnąłem jeszcze tego, jak to włączać, może później to spróbuję zrobić. Słuchajcie, ale quickshifter to jest coś rewelacyjnego. I teraz działa to tak, że na przykład chcemy zrobić redukcję biegu. Zamykamy gaz i naciskamy ciach 4, ciach 3. I teraz to samo, chcemy dodać do góry, zwróćcie uwagę, robimy tak, dajemy w gaz, widzicie? No to jest bomba, to jest po prostu mega. Quickshifter działa tak praktycznie, jakbyśmy mieli skrzynię automatyczną. No nie musimy w ogóle tym sprzęgle myśleć, no mamy, działa on w obydwie strony. To tak jak mówię, warunkiem tego jest to, żeby przy zmianie do góry ten gaz musi być odkręcony, a przy zmianie w dół gaz musi być puszczony po prostu. Także jest to łatwe, proste do zapamiętania, intuicyjne i naprawdę świetnie działa. No powiem wam tak, że bez dwóch zdań mogę powiedzieć jedno, że ten motocykl jest po prostu świetny, mega sympatyczny, zobaczcie, całkiem się nieźle prowadzi na małych prędkościach. O. No i dobra, i teraz sprawdzimy sobie ten wyświetlacz. Żeby zmienić tą szybę, no to pokazywałem wam, w tej chwili mamy tu ikonkę szyby. Dajemy sobie ciach, szybka idzie w dół. Teraz, żeby zmienić inne parametry, przesuwamy, tu mamy temperaturę silnika, tu mamy styl wyświetlacza, możemy sobie zmieniać te style, prawda? Na przykład o taki, widzicie, możemy sobie zmieniać taki. No bardzo fajne to jest, trzeba przyznać, że to świetnie działa. Przesuwamy dalej, oczywiście temperatura silnika, szybka. Tu mamy regulację zawieszenia i teraz mega to jest wygodne, dużo lepiej zrobione jak w Tenerce, dlatego że od razu mamy tutaj komfort normal sport, czyli przesuwam sobie pyk, widzicie? O, w tej chwili mam komfortowo, ale mogę sobie dać też normal i sport, gdzie mi się bardzo wtedy to zawieszenie utwardzi. Przytrzymuję chwilkę i to już działa, to jest dużo wygodniejsze, działa to niezawodnie. Jeszcze raz damy sobie na normal, znaczy albo na komfort, spróbujmy na komfort, ciach. Teraz idziemy dalej, tu mamy oczywiście dystans, ile kilometrów zrobiliśmy, średnie, jakieś spalanie, no cała masa różnych ustawień, także to wiadome. Tu mamy ustawienie wyświetlacza, czyli kontrast, jaki mamy dać, w tej chwili ustawiony na kontrast duży.
No i także widzicie, jest to mega wygodne, bo tym wszystkim działamy. Tym przyciskiem mamy bezpośredni dostęp do map silnika. W tej chwili mamy tą mapę standardową, dowiedziałem się w końcu, czyli ustawiam sobie w tej chwili mapę. Najbardziej agresywna mapa to jest ta z tą taką drogą krętą i to potwierdzam i już mam. Widzicie? No jest to mega wygodne, naprawdę. Słuchajcie, tak wygląda Triumph Tiger 1200. Tak jak mówiłem, mamy tutaj silnik chłodzony cieczą, trzycylindrowy o pojemności dokładnie 1215 cm sześciennych oraz mocy 141 koni, którą ten silnik uzyskuje przy obrotach 9350. Do tego oczywiście silnik generuje moment obrotowy 122 Nm przy 7600 obrotów na minutę, co daje dużo większą elastyczność tego silnika w porównaniu na przykład do Triumfa 800. Coś, czym się będę tu zachwycał, to są oczywiście hamulce. Z przodu mamy dwie tarcze 305 mm i zaciski Brembo czterotłoczkowe. Zobaczymy jeszcze, jakie mamy oploty. W 800 był oplot stalowy. Tu mamy, o dziwo, oplot zwykły gumowy, chyba że to są takie przewody specjalne, że one są tylko maskowane taką tym, a jest jednak stalowy, nie wiem. W każdym razie chłodnica, zobaczcie, tak wyprofilowana, taki łapacz powietrza, osłona standardowo, bardzo dobra osłona, pod silnik, pod układ wydechowy. No to oczywiście widzieliście regulowaną szybę, bardzo fajny wyświetlacz. Samo włączanie tego motocykla, no to najpierw uruchamiamy ciach i on się nam tutaj ładnie włącza. Mamy taką, o, taką prezentację i w tym momencie dopiero silnik się nam uruchamia. Oczywiście musimy włączyć też sprzęgło. Słuchajcie, lampy oczywiście LED-owe, tył, przód, no i wał, monowahacz, bardzo potężny. No robi to wrażenie, słuchajcie, oczywiście on jest tutaj połączony z tym. Koło się trzyma na tym samym monowahaczu, napęd wałem. Podnóżek centralny. Bardzo fajnie motocykl w ogóle wygląda. I powiem tak, że znakomicie mi się nim jeździ. Powiem, że jest to godny konkurent GS-a. I chociaż można by powiedzieć, no GS-owcy pewnie będą twardo twierdzić, że GS jest najlepszy. No ale Tiger nie odstaje. Sądzę, że on nie odstaje. Naprawdę świetny motocykl. Jeszcze informacja dotycząca skoku zawieszenia. Z przodu mamy skok 190 mm, z tyłu 193, czyli podobny jak w Yamaha Super Tenere. Oczywiście mamy tu zbiornik o pojemności 20 litrów. W Yamaha jest troszkę większy. Akurat tak porównuję do Yamaha, bo w tym momencie podobny ciężar. No i sprzęt waży 242 kg. Bez płynów. To jest bardzo istotne, że to jest sprzęt bez płynów. Trzeba o tym pamiętać, bo ta waga oczywiście będzie większa, czyli musimy do tego doliczyć no ciężar paliwa. Paliwo oczywiście nie waży tyle co kilogram 1 litr, troszkę mniej, tam chyba 0,8, ale doliczcie sobie płyn chłodniczy i tak dalej, i tak dalej. No na pewno to będzie ponad 250 kg. No dlatego, no coś za coś. Jest to ciężki sprzęt, typowy turystyk. Tu jak widzicie, ta wersja ma oczywiście halogeniki ładne, przeciwgłowe. No naprawdę fajny taki turystyczny sprzęt, chociaż w jakiś ostry teren bym się tym raczej nie wybierał ze względu właśnie na masę. No i jeszcze standardowo nagram wam, jak gada ten sprzęt. Mamy silnik chyba akcesoryjny, Aroła. Działa naprawdę jak... Tam wewnątrz motocykla widać jeden element resorujący. No i tu jest to połączenie właśnie ze sprzęgłem, czyli quick shifter. To jest, słuchajcie, naprawdę mega fajna sprawa. Ktoś jak jeździł kiedyś z quick shifterem, to powie tak, że
że to jest świetne. Ja to potwierdzam, naprawdę zmiana biegów mega. Działa to szybko, precyzyjnie i bezproblemowo. Teraz jeszcze Wam włączę światełka. Ciach. W tej chwili mamy symbol O. Mamy światła włączone mijania. Jak wyłączymy, to nam się pojawia symbol świateł dziennych. Światła dzienne wyglądają tak. Jak włączymy światła mijania, wyglądają o tak. Także sądzę, że ten motocykl będzie genialnie oświetlał drogę. Tu jeszcze sobie możemy zmienić na światła drogowe oraz włączyć. Tylko gdzie, czekajcie? Tu. Wszystko mamy pod ręką, czyli włączamy całą elektrownię i świeci to tak. Światła drogowe, mijania dzienne i halogeny przeciwmgielne. Słuchajcie, jeszcze taka ważna informacja. Faktycznie teraz włączył się wentylator i całe to ciepło z chłodnicy idzie tu na nogi, czyli tu całe nam grzeje. No może to być w korkach problematyczne, bo faktycznie czuję po ręce, że od tej chłodnicy to ciepło tu idzie. No ale za to chłodniejsze dni będzie nam tu może troszkę ogrzewać kolanka. No coś za coś, jest taki patent i faktycznie potwierdzam, że on trochę grzeje. Tu warto zwrócić uwagę jeszcze na te elementy owiewki, które tą strugę podbijają do góry. Faktycznie działa to świetnie, aczkolwiek miałem wrażenie, że też nieco lepiej chroniła 800. Nie wiem, może mi się wydaje. No ale też całkiem fajnie to działa. Słuchajcie, warto dodać, że tu mamy system bezkluczykowy, tu mam kluczyk elektroniczny, który mam w kieszeni, ale do otwarcia, do zatankowania jest potrzebny. I to właśnie teraz będę czynił. Muszę zatankować ten motocykl, bo będę wracał. Także taki jest wymóg u Triumfa. I kluczyk możemy już schować. Jaśnie, jadymy. Dobrze Pan mówisz. I czekamy, aż się wszystko wyświetli i możemy jechać. No słuchajcie, motocykl jest oczywiście ciężki, to czuć podczas jazdy, ale dzięki temu też będzie bardzo stabilny. Fajną sprawą jest ten quick shifter, to jest naprawdę coś, co mi się tu podoba. Zobaczcie, jadę bez sprzęgła. Sam się strzymiałem biegi, pyk, już. No mega to jest fajne. Naprawdę. Musimy tu zawrócić na skrzyżowaniu. No ale to, że jest ten quick shifter i do góry i na dół, to jest mega fajna sprawa. No co sprzęgło? Kurwa, jak to zmienia. No po prostu baja. Redukcja, patrzcie się, bez sprzęgła. Ciach, 5, 4. Wystarczy tylko odpuścić manetę i już mamy to, kurde. Jakie to jest wygodne, ludzie, jakie to jest wygodne. O, pyk, trójka, dwójka,
gaz, trójka, czwórka. A kurde. Oczywiście możemy normalnie zmieniać biegiry z międzygazem, tak jak to robię ja. Normalnie, standardowo. Się tak tylko zastanawiam, jak to będzie, jak wsiądę na moją 650. Będę trochę w szoku. Zobaczcie. O, remonty, remonty, remonty. No ale ten quick shifter to jest bajka. Oczywiście sprzęgło mamy hydrauliczne, tu mamy zbiorniczek. Nie mogę się zachwalić tych hamulców. Po prostu hamulce są perfekcyjne. W tym momencie to mogę stwierdzić, że one są, nawet nie wiem czy nie lepsze jak w GS-ie 1200. Bo tam też są Brembo, ale tu ten hamulec jest bardziej agresywny. No ja szczerze mówiąc lubię takie hamulce bardziej ostre, gdzie ja dotykam paluszkiem i ten motocykl mi staje dęba, niż takie, że ja muszę naciskać całą ręką, tak jak u mnie, i tam jakiś tam trochę to trwa, prawda? Ale to jest wygodnie. Patrzcie, jadę 3, 2 już mam dwójkę. Po prostu wszystko robi ten quick shifter. W Yamaszce tracer jest tylko do góry, a szkoda. Patrzcie się. Mogę w ogóle bez tego. Kurwa, jak to zmienia bieg. Mega fajne. Po prostu dzięki temu mamy kopa. Nie tracimy czasu na to sprzęgło. No to jest faktycznie motocykl do zapierdalania i też do turystyki, czyli tak naprawdę łączy ten sprzęt w sobie radość z jazdy turystycznej i mocy ma po prostu pod dostatkiem. Ale jest ten sprzęt dosyć taki skrętny, powiedziałbym. Co my to mamy w ogóle godzinę? A na stojąco? Jeszcze lepiej, kurde. Fajnie się obejmuje ten bak nogami. Co lewo? Więc słuchajcie, tak podsumowując, bo już wjeżdżam do dealera, motocykl jest bardzo, ale to bardzo przyjemny w jeździe. No ma bardzo duże przyspieszenie, oczywiście mocy pod dostatkiem. 141 koni to jest więcej jak w GS-ie. Więc tutaj naprawdę pod tym kątem świetnie. Widzicie, pełno elektronicznych gadżetów, regulowane szyby, tempomaty, no, kontrolę trakcji, mapy, ustawienia wyświetlacza wszelakie. To wszystko jest bardzo proste, wszystko robimy tym tak naprawdę. Pełne oświetlenie LED-owe, również ten motocykl ma funkcję doświetlania zakrętów. Akurat tego no, nie jestem w stanie teraz sprawdzić, ale to podnoć działa tak, że przy skręcie włącza nam się dodatkowa lampa LED. No i tak to działa. Hamulce perfekcyjne, ochrona przed wiatrem bardzo dobra, tu zbiornik pięknie chroni, szyba również. Jakieś tam lekkie szumy w kasku oczywiście czułem, no ale to wiecie, to musiała być ta szyba całkiem ponad linię wzroku, żeby to zniwelować, ale i tak uważam jest nieźle, bo jak teraz ją podniosę, no to mam tak by na wysokości oczu, prawda? To jest bardzo wygodne. O, włączył się teraz wentylator i to jest coś, o czym kolega mój mówił, że on troszkę grzeje. Niestety, no troszkę grzeje. Będzie grzał, bo to jest taki sprzęt. Ma chłodnicę z przodu, ten wentylator po prostu to ciepłe powietrze wrzuca do tyłu, no i tyle. Ale ogólnie powiem tak, że gdybym miał wybierać Tigera 800, a Tigera 1200 z wałem, to zdecydowanie bym wolał tego 1200, choćby z tego powodu, że jest po prostu ma dużo lepszy silnik, bardziej dynamiczny. Mimo że jest cięższy, to jest motocykl naprawdę taki
mega fajnie.